a jednak potwierdziły się najgorsze informacje dotyczące Macieja Rybusa. No właśnie, co to za informacje o tym wszystkim w dalszej części tego filmu? Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Maciej Rybus to jest świetny tak naprawdę piłkarz, nie tylko piłkarz, który gra za granicą w rosyjskiej, ale także reprezentacji Polski. Wielokrotnie był krytykowany, ale no, trudno zastąpić go innym zawodnikiem, chociaż są zmiennicy w kadrze. No właśnie, potwierdziły się najgorsze informacje dotyczące Macieja Rybusa, a więc zawodnik ten dostał koronawirusa czy został zakażony? No dostał po prostu, tak? Został zakażony koronawirusem. Kiedy to nagrywam, praktycznie Maciej Rybus już jest zdrowy, ale nieciekawa jego sytuacja jeśli chodzi o reprezentację Polski, ponieważ nie będzie mógł wystąpić w meczu z Bośnią i Hercegowiną. No sytuacja w ogóle jest patowa jeśli chodzi o Macieja Rybusa. No, bo tak, przyjechał na kadrę, jeśli chodzi o reprezentację Polski. E, oczywiście były prowadzone testy, praktycznie chyba 3 czy cztery testy w ciągu tych, całego tego zgrupowania. Reprezentacja przeszła i on jako jedyny został zakażony, czy stwierdzono u niego właśnie koronawirusa. Czyli prawdopodobnie musiał przywieźć go po prostu z Rosji, e, tak? Wiadomo, że w Rosji bardzo dużo przypadków jest osób zakażonych koronawirusem. No, były też obawy, na przykład o Krychowiaka, czy Krychowiak czasem nie jest zakażony koronawirusem. Okazuje się, że nie, tylko po prostu mm, rybus mm, był zakażony jeśli chodzi o naszą reprezentację no i teraz dziwna sytuacja, bo praktycznie był izolowany sam w pokoju jeśli chodzi o kadrę, sam był przebywał właśnie w Sopocie w hotelu kadra później trenowała, rozgrywała mecze z Włochami tak, po prostu mecz też warzywski z Finlandią, teraz już kadra się przeniosła do Wrocławia na mecze z Bośnią i Hercegowiną natomiast Rybus cały czas przebywa w hotelu, no i praktycznie już wyzdrowiał, tak, czyli była informacja na wtorek, dzień przed meczem z Bośnią i Hercegowiną, że macie Rybus jest no, ale nie może zagrać w meczu z Bośnią i Hercegowiną, ponieważ są przepisy, jeśli chodzi o sanepid, że nawet jak po prostu wyzdrowieje, to musi jakiś czas oczekać, czyli praktycznie do czwartku. Kiedy po czwartku dopiero będzie mógł wyjść, jakby z tej kwarantanny, na której przebywa, tak, żeby ewentualnie tutaj nie zaraz, żeby potwierdzić ostatecznie że tego wirusa nie ma jak w jego organizmie. Fatalna tak naprawdę sytuacja, ponieważ Maciej Rybus sam mówił, że w ogóle nie odczuwa tego koronawirusa, nie miał jakichkolwiek objaw, czyli był tym bezobjawowcem, nie miał ani gorączki, ani grypy, znaczy objawów takich typowych dla grypy, ani kaszlu, ani gorączki, ani po prostu nic takiego problemu z oddychaniem. Przeszedł to normalnie, tak, bezobjawowo, tylko tyle, że stwierdzono niego. No i teraz tak, kompletnie odseparowany od reszty drużyny. Oczywiście był w tym hotelu, zapewniono mu wszystko, jedzenie i tak dalej, żeby mógł dalej funkcjonować. Natomiast nie załapał się po prostu na żaden z tych trzech meczów, ani z Finlandią, ani z Włochami, ani też po prostu z Bośnią i Hercegowiną. No i w czwartek, jak skończył się mu ta kwarantanna, to będzie mógł w czwartek albo też w piątek odlecieć do Rosji do swojego klubu. Fatalna ta jego sytuacja, zwłaszcza, że mówiło się już od dawna, że dziś jest nie po drodze, jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka i Macieja Rybusa, znaczy nie ma jakiejkolwiek po prostu informacji tutaj w przestrzeni publicznej na temat tego, żeby był konflikt, czy żeby po prostu trener nie lubił piłkarza, no ale można było to zauważyć wielokrotnie. Gdzie na przykład w ogóle wydaje mi się, że Maciej Rybus to jakiś pechowiec w kontekście po prostu reprezentacji, bo przecież było też tak kilka razy chyba, że przyjeżdżał na reprezentację Polski, miał kontuzję, przyjechał, lekarz go obejrzał i zaraz po prostu wracał do swojego klubu, albo przyjechał po prostu do, na, na reprezentację w ogóle nie występował w meczach, no więc po prostu jakaś tragedia. Też kiedy wszyscy stawili na, na niego, że wystąpił w danym meczu, to się okazało, że, że wtedy Jerzy Brzęczek na niego nie stawiał. No ja powiem w ten sposób: nie wiem, czy jest konflikt, nie chcę po prostu też tutaj mówić, że jest jakiś konflikt skoro. Nie ku temu podstaw. Natomiast powiem, powiem w ten sposób, Maciej Rybus pewnie nie jest ulubieńcem, jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka. Jerzy Brzęczek jest też taką postacią, takim trenerem, że e, lubi, woli stawiać na sprawdzonych tak naprawdę zawodników, trener, e, piłkarzy, tak? Można powiedzieć taką starą gwardię, tak? Glik, e, właśnie Grosicki i tak dalej. Chociaż Rybus też po prostu powinien być teoretycznie w tej gwardii, bo występował w kadrze po prostu i poprzednich selekcjonerów. Natomiast chyba nie ma do końca przekonania, jeśli chodzi o tego zawodnika właśnie Jerzy e, Brzęczek. E, a szkoda, bo to jest przecież bardzo dobry Zawodnik. No więc ten pech, tak? Pech praktycznie tutaj rybusa. Znaczy, z jednej strony pech, z drugiej strony to jest szczęśliwie, że tak szybko stwierdzono praktycznie u niego tego koronawirusa, że on nie zaraził reszty drużyny, jeśli chodzi o reprezentację Polski, bo to byłaby tragedia, tak? Pytanie też jest takie, czy to nie znowu nie wpłynie, wpłynie na rybusa, na patrzenie tak naprawdę brzęczka na rybusa, także nie napiętnuje go, że nie będzie jakiś trendowaty, że to jest ten, który mógł spowodować, że pół drużyny praktycznie by się wysypało, bo by był koronawirus i tak dalej, i by Chodzi o złe nastawienie brzęczek praktycznie do rybusa, jeśli chodzi o kolejne mecze. No, bo równie dobrze tego koronawirusa mógł przywieźć inny piłkarz, tak? To nie jest powiedziane, że to właśnie rybus y, 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 musiał go przywieźć. Y, równie dobrze mogli go do przywieźć pi, piłkarze z Włoch, którzy występują. Przecież teraz stwierdzono nawet, że Cristiano Ronaldo jest zakażony koronawirusem. To jest dopiero po prostu news, tak? A więc Cristiano Ronaldo, jeden z najlepszych piłkarzy na świecie, gdzie tym bardziej po prostu y, powinien uważać na siebie i też mały, ma cały sztab ludzi, którzy po prostu pracują na niego i tak dalej. A mimo tego został zakażony właśnie tutaj koronawirusem. No ale tak właśnie wygląda sytuacja, czyli ten Maciej rybus przyjechał praktycznie na dwa tygodnie spędził w izolacji sam w pokoju, to też w ogóle po prostu dobijające. Pewnie tam mógł się tylko kontaktować z żoną gdzieś przez, przez internet, przez komunikatory, tak, internetowe. Natomiast rzeczywiście, kompletnie odseparowany, w ogóle nie miał żadnej jednostki treningowej przez ten czas, tak jeśli chodzi o ten czas, po praktycznie kiedy przychodził tego koronawirusa. No, i można powiedzieć, że tak, z Rosji wyjechał chory, przyjechał do Polski chory i tu stąd. Wyjedzie zdrowy, tutaj się wyleczył, można powiedzieć, tak, i wróci do Rosji. Co nie jest powiedziane, że powtórnie, na przykład, nie zostanie zakażony koronawirusem. Tak jak mówiłem. No były obawy, było widać na przykład, pojeżdżam w straszne przerażenie na konferencji prasowej. Co by było, gdyby na przykład ten koronawirus rozłożył resztę część drużyny, tak na przykład połowę drużyny? No to byłaby fatalna tak naprawdę drużyna. No z kolei mamy też ponad 20 zawodników w kadrze, że gdyby na przykład kilku zawodników wypadło, jeśli chodzi o koronawirusa, no ale wiemy, tak to, to miało miejsce praktycznie na samym początku zgrupowania. I teraz załóżmy, że na przykład wypadłoby 10 zawodników czy 15, którzy by się pochorowali przez koronawirusa, i co oddać te kolejne na przykład mecze. Walkowere, no bo takie są przepisy, tak? Gdyby stwierdzono, gdyby nie można było z, z, z właśnie złożyć tej jedenastki, jeśli chodzi o zawodników, no, no to byłaby tragedia, tak? Lepiej jednak rzeczywiście przegrać się w normalny sposób mecz, a przecież te mecze nie były takie złe, tak? Z Finlandią zwyciężyliśmy bardzo wysoko, z Włochami zremisowaliśmy mocną, tak naprawdę, drużyną, jeśli chodzi o reprezentację Włoch, którą, jak sam mówi Jerzy Brzęczek, to jest jeden z faworytów, że wygra, bo właśnie tutaj najbliższy turniej Mistrzowski. No, moim zdaniem, no ja też jest do, do dobry wynik bo ja na przykład obstawiałem, że po prostu reprezentacja Polski przegra, mimo wszystko ten remis jest tutaj ab absolutnie akceptowalny. Natomiast no tak wygląda sytuacja Macieja Rybusa. Napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jeśli chodzi właśnie o sytuację Rybusa tutaj w reprezentacji Polski. No i to zakażenie koronawirusem. On miał taką sytuację, że właśnie miał tego koronawirusa, chociaż nie jest jakby tutaj, tutaj czarną owcą, ponieważ w reprezentacji Polski byli piłkarze, którzy mieli koronawirusa, to jest chociażby bereszyński, ale on się zaraził we Włoszech i już tam przeszedł tą chorobę i tak dalej, ale on mówił rzeczywiście, że miał objawy ból głowy, tak gorączka? No i też na przykład Brzęczek też miał po prostu koronawirusa, no ale wyszedł z tego, tak? To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Stawcie sobie, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Tak, co dalej będzie po prostu, jeśli chodzi o piłkę, czy nie okaże się, że na przykład jak Śmecze nie zakończą się w przyszłości walkowerem, w związku z tym, że jest koronawirus. Na przykład, koronawirus nie rozłoży poszczególnych grup, znaczy drużyn, tak i też reprezentacji niektórych krajów. To, to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymać się. Cześć.